Witamy tych z Państwa, którzy nie poszli jeszcze spać. Równie serdecznie tych, którzy teraz dopiero wstali. Ale przede wszystkim tych, którzy zachęceni pierwszym spotkaniem z Ligą Argentyńską zdecydowali się spędzić z nami kolejną noc przed telewizorem. Witam w studiu Tomasza Wołka, Encyklopedię Futbolu Argentyńskiego. Chcemy dziś przybliżyć Państwu po raz kolejny to, co dzieje się w Ameryce Południowej, konkretnie w Argentynie, na ligowych piłkarskich boiskach. Grandes Clásicos, czyli spotkanie wielkich. No, bardzo nawet wielkich, bo River Plate to jest drużyna w czarnych spodenkach i białych koszulkach z takim ukośnym czerwonym pasem. Trochę koszulki przypominają koszulki reprezentacyjne drużyny Peru. Tak, chociaż nie spodenki. To najsłynniejszy klub Argentyny wszystkich czasów, który można porównać tylko z Boca Juniors, widziany tydzień temu. A Independiente, czyli Diablos Rojos, tak, czerwone koszulki, stąd właśnie czerwone diabły z Avellaneda, tak się na nich mówi, to równie znakomity klub, także najlepszy na świecie w swoim czasie. A tak reagują trybuny. Nie brakuje, mimo że spotkanie rozgrywane na stadionie Independiente, kibiców River Plate, słynnych milionerów. Tym bardziej, że wszystko dzieje się przecież w jednym ogromnym mieście, składy Independiente. W bramce Islas dalej z numerem drugim Moa, z numerem trzecim Rios, z numerem czwartym Craviotto, z numerem piątym Perez, z numerem szóstym Decio, z numerem siódmym Lopez, z numerem ósmym Cania, z numerem dziewiątym Gareca, z numerem dziesiątym Garnero i z jedenastką Amato. To skład drużyny River Plate. Może rozpocznę od prezentacji znanego w Polsce doskonale trenera, którego widzimy, Daniela Passarelli, czy Passarezi, jak kto woli. I skład River Plate z jedynką Miguel, z dwójką Caceres, z trójką Altamirano, z numerem czwartym Basualdo, Fabian Basualdo, to będzie tutaj okazja powiedzieć o tym nazwisku i o tym piłkarzu, z numerem piątym Zapata, z numerem szóstym Busto, z numerem siódmym Medina Bezio, z numerem ósmym Torresani, z dziewiątką Ramon Diaz, którego doskonale znamy, z dziesiątką Da Silva i z jedenastką Vasquez. Prowadzi to spotkanie sędzia, którego już poznaliśmy podczas pierwszego spotkania z Ligą Argentyńską, to rezerwowi Independiente. Prowadzi to sędzia międzynarodowy argentyński La Molina, arbiter 43-letni Francisco La Molina. A teraz rezerwowi drużyny River Plate. No, nie byle kto na tej ławce rezerwowych siedzi, bo między innymi z numerem 14 Leonardo Astrada, 20-krotny reprezentant Argentyny, ale skład River jest tak wyrównany i tak obfituje w piłkarzy znakomitych, że nie znalazło się dla niego miejsca w pierwszym składzie. 10 reprezentantów Argentyny, w tym 2 reprezentantów Urugwaju, byłych bądź obecnych w zespole River Plate, nie mniej reprezentantów Argentyny, czy też Urugwaju, tutaj mamy jednego Urugwajczyka, w zespole Independiente, który w tej chwili jest przy piłce. To jest Eber Moas, stoper z numerem drugim, bo właśnie taki numer nosi ostatni stoper w klasycznym ustawieniu argentyńskim. Przed chwilą interwencja w powtórce bramkarza Miguela, który nie tak dawno pojawił się na stałe w bramce drużyny River Plate. Dotychczasowy etatowy bramkarz Miguel Angel Comiso, wielokrotny reprezentant Argentyny, popadł w ostry konflikt z trenerem Passarellą. Zarzucił mu trener, że rozkłada psychicznie i moralnie zespół, nie znajduje wspólnego języka i podziękował mu za grę. Stąd szansa dla młodszego Miguela. Ale wspomniany przez ciebie trener drużyny River Plate, słynny mistrz świata 1978 roku, miał spore problemy nie tylko z gromadzeniem punktów, ale przede wszystkim z kibicami, którzy mieli do niego olbrzymie pretensje za to, że River nie wygrywa. Tak, River miał passę nie najlepszą i złość kibiców, a właściwie nie kibiców, tylko po prostu zwykłych bandziorów, wyładowała się na Passarelli. Niewiele brakowało, a straciłby ucho w jakiejś szamotaninie bardzo rozpaczliwej. Oto zespół Passarelli atakujący i Islas, reprezentant Argentyny. Doskonały bramkarz, grał również w hiszpańskim Atletico Madrid. Craviotto. Prezentujemy najciekawsze fragmenty spotkania pomiędzy drużyną River Plate, która jest w tej chwili przy piłce, i grają granatowych w strojach Independiente. River Plate.